Aniu, mamy w mieście kobiet taką zasadę, że zawsze przedstawiamy gościa, ale aż mi głupio powiedzieć Anna Lewandowska, bo wszyscy znają Annę Lewandowską i sama powinnam się przedstawić, kim jestem. No ale, żeby tradycji stało się zadość, jest u nas Anna Lewandowska, sportsmenka, dietetyczka, mama dwóch córek, bizneswoman. Mogłabym naprawdę wymieniać bardzo długo to, czym ty się, Aniu, zajmujesz. Ale właśnie, skąd się wzięła Ania Lewandowska? Skąd się wzięła Ania Lewandowska? Ze sportu na pewno. Zaczęłaś sportu, jako dziecko? Zaczęłam jako dziecko, na pewno z mojej walecznej mamy, życiowej walecznej mamy. Generalnie moja mama zawsze marzyła, żebym poszła, moja mama jest artystką, zawsze chciała, żebym tańczyła w balecie, chodziła na fotografię, którą bardzo kocham i jakby rzeczywiście na tą fotografię chodziłam, żebym malowała, żebym poszła na SP. W tę stronę poszedł zdecydowanie mój młodszy brat. Ja natomiast na balet spróbowałam raz i płakałam, jak zobaczyłam, że trzeba w różowej trzeba, kietce. Na przykład w różowej kietce. I moja rodzina od strony mamy trenowała już karate. Trafiłam na mojego trenera w takim trudnym dla mnie czasie, trudnym czasie prywatnym. Mhm. Bo nasza mama docelowo nas wychowywała sama. I trafiłam do trenera Jerzego Szcząchara, który zastąpił mi tatę w dużym stopniu, który mnie zawsze wspierał, motywował i rzeczywiście wyciągnął ze mnie takiego ducha sportowca i ja czasami tak się zastanawiałam, skąd ja na przykład, nie wiem, dużo osób mnie pyta, skąd ty masz tą motywację i dla mnie to jest takie coś normalnego, no jak to skąd, no ją się ma przecież. Albo dlaczego wszyscy trenowali dwa razy dziennie, a ja trzy razy dziennie, ktoś trenował raz dziennie, to ja dwa razy dziennie. I karate i to karate do dzisiaj jest w moim życiu. Nawet jako już teraz trener fitnessu, trener personalny z wykształcenia, przekładam to karate w moje programy treningowe. To jest taki mój kręgosłup moralny do wszystkiego. No właśnie, bo o karate mówi się, że to nie jest zwykły sport. On ma niezwykłą filozofię. I tak, że fajnie, że o tym powiedziałaś, bo wiele osób mówi, no dlaczego karate? I to zdecydowanie można to powiedzieć o filozofii. To jest filozofia, która w nią się już zostaje na życie, prawda? Zostaje na życie, czyli jakby pewien oddanie pewnego szacunku do drugiej osoby, mimo tego, że miałam 4 razy nos złamany, to dziękowałam. Nie widać. No wiesz, akurat w środku mam eseczkę. Mam krzywy nos w środku. I tak, mimo tego, że złamany nos, to trzeba było zawsze na macie podziękować przeciwnikowi, ukłonić się i oddać szacunek. Czyli droga samodoskonalenia się to jest, że cały czas człowiek powinien pracować, postawić sobie tą poprzeczkę coraz to wyżej i wyżej i cały czas się rozwijać. I być wytrwałym. Być wytrwałym i to jest pewna droga do mistrzostwa, bo to mistrzostwo dzisiaj ja przekładam na życie codzienne, ja przekładam to na biznesy, ja przekładam to na motywowanie kobiet, inspirowanie je, to jest cały czas pewna droga. W sensie, że chcesz być też najlepsza w biznesie, czy że właśnie ważna jest ta wytrwałość, te cechy, które wniosłaś ze sportu? Wiadomo, że tak, chciałabym, cały czas się rozwijam i chcę być kobietą przedsiębiorczą, chcę być kobietą, która robi Anka, ten progres. Chyba jesteś. No jestem, jesteś. Ale jeszcze dużo mogę się nauczyć. I tutaj zdecydowanie ten sport mi to pokazuje, że porażki są też bardzo ważne.